to ja i moja pierwsza ever Virginia naszło mnie kilka dni temu. No i się zabieram. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy kolejny dzień czytania Virginii, a ja jeszcze nie zrobiłam dla was update'u. Ale jest rano, a ja się jeszcze nie pomalowałam, ani wyglądam okropnie, więc będziecie mieć jakiś update po jakiejś stu stronach. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi. Cześć, tutaj Ola i witam was bardzo serdecznie w filmie na moim kanale. I witam was dzisiaj z Virginią, dlatego że jest to vlog, jest to film, w którym będę czytać swoją pierwszą Virginię Woolf w życiu. A taki mały spoiler, jak w sumie już widzieliście chyba, dlatego że wydaje mi się, że najpierw wstawię te klipy chronologicznie, które już nagrałam, dlatego że książkę Orlando czytać już zaczęłam. Jestem właśnie w trakcie czytania swojej pierwszej Virginii, co mnie bardzo cieszy i co jest dla mnie jakimś takim dużym kamieniem milowym, dlatego że zawsze gdzieś tam wydawało mi się, że to jest taka pisarka, po którą sięgają tylko tacy, wiecie, bardzo, bardzo zaawansowani czytelnicy. Ja nie mówię, że taką czytelniczką gdzieś tam nie jestem, bo w sumie jednak całkiem sporo tej literatury pochłaniam, ale no w mediach i w ogóle w popkulturze tak naprawdę szerzy się takie sformułowanie, że kto się boi Virginii Woolf i wychodzi na to, że bardzo dużo osób, w tym ja trochę też, tej Virginii gdzieś tam się obawiamy. No ale w ogóle wczoraj tak dosyć spontanicznie naszło mnie na to, że chciałabym przeczytać wreszcie Virginię. I spotkałam się gdzieś właśnie z takimi głosami, że Orlando jest dobrą pozycją na początek, dlatego że tak jak w falach mamy zaprezentowaną Virginię w tym jej strumieniu świadomości, gdzie ta książka za bardzo nie ma fabuły, tylko właśnie krążymy tutaj w myślach, rozważaniach gdzieś tych bohaterów. W ogóle ja fale sobie zakupiłam i je mam, jeśli ktoś pamięta, ale jeszcze się za nie, nie zabrałam. Natomiast Orlando w tej książce mamy właśnie jakąś fabułę, więc stwierdziłam, że to właśnie może będzie takie coś właśnie też lepszego, łatwiejszego, może po prostu na początek, no i tą książkę też wczoraj zaczęłam, więc wydaje mi się, że już teraz właśnie trochę wam opowiem, jakie to są moje pierwsze odczucia. To prawda, już je mogliście trochę widzieć, dlatego że ten film tak dziwnie będzie zmontowany i w ogóle tego, że wczoraj jakoś tak nie wiem, nie byłam za bardzo wyjściowo, nagraniowo, tutaj się nie prezentowałam, żeby tutaj do was więcej mówić i mówię, to było takie spontaniczne. A więc tak, jestem już na stronie w przeliczeniu oczywiście, dlatego że czytam sobie na czytniku, niemniej jednak dzisiaj planuję podjechać do biblioteki i wziąć tą książkę, żeby mieć ją w formie fizycznej. I w przeliczeniu na stronę takie zwykłe jestem już na stronie 125 z 310 około, więc no już w 1/3. W sumie tak równo 1/3, dlatego że kilka tam, nie wiem dokładnie ile stron, ale tak myślę, że około 15, to była też przedmowa od Doroty Kotas, która była świetna, naprawdę bardzo mi się podobała, mówiłam wam o tym już wcześniej, więc nie będę się powtarzać. No ale cóż, o czym jest sama historia i jakie są moje wrażenia? A więc Orlando Virginia Woolf jest swego rodzaju życiorysem, biografią tytułowego właśnie Orlando, tytułowej osoby bohaterskiej Orlando, którego z początku poznajemy jako mężczyznę, który żyje w jakoś tam w latach, w wieku XVII, jest to epoka elżbietańska, pochodzi on gdzieś z takiej majętnej rodziny, on jest gdzieś tam powiązany z dworem królewskim, jest też taką, ma 17-16 lat, coś takiego, potem z czasem dorasta, my właśnie poznajemy to, jak to jego życie się tam rozwija, na początku jest takim trochę lekko duchem, interesuje go poezja, gdzieś tam jego miłości pierwsze tutaj zarysowane, to jak gdzieś tam działa na tym właśnie dworze królewskim, jak królowa się nim gdzieś tam trochę można powiedzieć zauroczyła, no ale nie może nie w takim względzie miłosnym, tylko bardziej po prostu była zafascynowana tym chłopakiem, no bo on jest taki bardzo wrażliwy na piękno świata, piękno rzeczywistości, w ogóle na miłość, bardzo dużo rozmyśla, też z czasem zaczyna właśnie interesować się pisaniem, poezją,
to gdzieś tam tutaj też jest zaprezentowane w dalszej części. Nadal jest to tam gdzieś pierwszy, drugi rozdział, bo te rozdziały są takie jednak dłuższe, ale no jest taki po prostu bardzo wrażliwy, można by było tutaj powiedzieć. I nie chcę też może wchodzić w jakieś takie większe szczegóły, dlatego że wydaje mi się, że jeśli chodzi o tą książkę, to nie warto tutaj zbyt wiele spoilerować, ale na pewno warto zwrócić uwagę na język Virginia Woolf, który jest no przepiękny, bardzo taki poetycki, ale też, co mnie zaskoczyło, przynajmniej w przypadku tej książki, jest też taki mocno ironiczny i przyśmiewczy w dużej też ilości. No w większości są to takie naprawdę przepiękne opisy, ale takie, które przynajmniej w przypadku tej książki dobrze mi się czyta, nie mam jakiejś trudności absolutnie z pochłonięciem tego tekstu. Jestem raczej zaintrygowana samą tą historią właśnie tego też mężczyzny, najpierw mówię chłopaka, ale tak, właśnie mamy też dużo takiej gdzieś tam ironiczności, jeśli chodzi też właśnie o samą rolę poezji i tego, jak właśnie Virginia Woolf gdzieś spoglądała w takim ironicznym okiem na tą też dziedzinę sztuki. Od razu miałam w głowie takie, nasuwały mi się skojarzenia co do na przykład epoki romantyzmu i tego, jaka była rola poety właśnie w tamtym okresie. No zresztą Virginia Woolf mniej więcej, no to są powiedzmy trochę podobne czasy. No właśnie tutaj ten nasz główny bohater, ale też jak on zaczyna się tą poezją interesować, sprowadza sobie pewnego poetę, o którym on ma jakieś takie bardzo wysokie mniemania, kiedy ten poeta do niego przyjeżdża, do tej jego rezydencji, że tak to umie do jego dworu, okazuje się, że to jest taki trochę mniej arystokratycznie, że tak powiem, wyglądający człowiek, więc gdzieś tutaj właśnie ten poeta z romantyzmu, taki trochę no jednak zahukany, myślący tylko o tej właśnie poezji, a trochę żyjący w swoim świecie po prostu, tutaj nam to wychodziło na wierzch, ale też to, jak ironicznie pisze Virginia o epoce elżbietańskiej, no bo jakoby to przynajmniej część tej książki w tamtym okresie się dzieje, bardzo gdzieś tam do mnie przemówiło i strasznie ciekawie, w taki interesujący, no i mówię, trochę z takim przymrużeniem oka, zabawny sposób to jest napisane i mi się to właśnie tak no bardzo przyjemnie, że tak powiem, czytało, no i jestem pod ogromnym wrażeniem, więc będzie się działo dalej, wiem, że też chociażby z przedmowy, ale i też ze wszelkich gdzieś tam informacji, które w tej książce no krążą, jakieś tam streszczeń i tak dalej, że z czasem Orlando przybierze formę, w sensie przybierze inną płeć i urodzi się w pewnym momencie jako kobieta i że Orlando ogólnie ma żyć bardzo, bardzo długo, więc czekam na to i jestem ciekawa, jak to tutaj zostanie rozegrane bardzo, bardzo mocno. Mówię dosyć długo, ale ten vlog może być taki dłuższy, bo jednak te moje gdzieś tam spostrzeżenia wobec tego tekstu chciałabym tutaj szerzyć. Na razie jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem Virginii, ale pod wielkim też wrażeniem mówię, że ta książka jest taka ironiczna i ironicznych spostrzeżeń właśnie tej autorki. No i w ogóle też z przedmowy Doroty Kotas wynika, że no właśnie do tego jeszcze nie doszłam, tak, więc może nie powinnam o tym jeszcze mówić, ale że ta książka przez bardzo długi czas w ogóle gdzieś nie była uznawana, była spychana na margines i o niej się nie mówiło, no bo jednak mamy tutaj ten konstrukt płci mieć zaburzony i Virginia Woolf gdzieś jako taka pionierka gdzieś wychodzi z tym, że może ten podział na płcie jest trochę taki sztuczny. Trochę mi się to w ogóle teraz tak bardzo kojarzy z tą ostatnią książką Nauka chodzenia, którą ostatnio słuchałam, ale to taki w ogóle z innej beczki. Niemniej jednak kończę już, bo mówię bardzo długo, ale tak, Virginia, I'm into you, przynajmniej jak na razie. Także dziękuję za bardzo wysłuchanie bardzo długiego mojego monologu i będę czytać sobie. Thank you.
Hej, mamy kolejny dzień, dokładnie piątek. Ja będę za jakieś pół godziny się zbierała do pracy, ale wstałam zbyt wcześnie, żeby poczytać. Tak jak widzicie, mam egzemplarz papierowy, dlatego że chciałam właśnie, też mam tutaj na filmie, nie wiem, stwierdziłam, że pokazać ten egzemplarz papierowy. Wypuszczałam go sobie z biblioteki wczoraj i zamówiłam sobie swój własny egzemplarz, dlatego że jestem absolutnie oniemiała przez tą książkę, naprawdę. Wczoraj wam to miałam też gdzieś, nie wiem czemu, w końcu nie wyciągnęłam tego telefonu, ale po prostu ja też jak sobie czytam, to odnoszę telefon w dalszym miejsce, tak jak wam mówiłam tam kilka razy w filmach, żeby się nie rozpraszać, i praktykuję to cały czas, przez to z jednej strony to jest dobre, ale jak nagrywam film, to nie mogę wam od razu dać, wiecie, na żywo update'u. Ale doszliśmy już do tego właśnie momentu zmiany płci i ta książka, to jest napisane tutaj właśnie w takich blerbach o niej, ona tak wyprzedza swoje czasy. Ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić tego, że Virginia Woolf napisała to w ubiegłym wieku, 100 lat temu tak naprawdę, i pisała tak odważnie, tak mądrze, tak błyskotliwie właśnie o tym podziale na płcie, o tym w ogóle, o tych nierównościach społecznych. Właśnie o nierównościach społecznych mogliśmy już czytać, wiecie, w innych gdzieś tam tworach literatury, ale żeby to było ugryzione od tej strony właśnie płciowości i konkretnie takiej też no biologicznej, jakby nie było, strony. Naprawdę jestem w wielkim, po prostu takim olśnieniu, amoku. Bardzo mi się też podoba styl pisania. Nie jest, uważam, jakiś taki bardzo trudny, w sensie jest wymagający, no bo jakby jest naprawdę taki piękny i też te zdania są bardzo długie, to jest typowe dla tej autorki, ale warto. Naprawdę ja jestem w wielkim gdzieś tam szoku i jestem na stronie 172. Okazało się, że ona ma jednak niecałe 300 stron w formie papierowej, a myślałam, że ma 320. Więc z jednej strony fajnie, bo jakby wiadomo, że jest krótsza książka, ale z drugiej strony mogłabym ją czytać i czytać. Właśnie skończyłam i naprawdę jestem w takim poczuciu oniemienia, zarówno samym, że tak powiem, i zakończeniem, w sensie no zakończenie było takie bardzo romantyczne, jeśli chodzi o jakby tą epokę, że tak powiem, ale wow, naprawdę wow, Virginia, to w jaki stan ta książka wprowadza podczas czytania i jakby jakie tematy porusza, to raz, ale w ogóle no bardziej mi tutaj chodzi o ten mój zachwyt, o takie bycie w takim zauroczeniu, ale zaraz widzimy się w zakończeniu, ale musiałam to nagrać na żywo. takie emocje po prostu. Właśnie wróciłam z miasta i patrzcie, co odebrałam! Mam swój prywatny. To jest chyba największe potwierdzenie tego, że książka bardzo mi się podobała. Cześć, a więc witam Was już w zakończeniu, gdzie mam nadzieję uda mi się chociaż trochę usystematyzować moje myśli, moją jakąś taką opinię, ale bardziej to takie właśnie moje prywatne myśli i refleksje co do tego, jak czytało mi się i jak gdzieś postrzegam tą wybitną książkę, jaką był Orlando Virginia Woolf. I tak jak mogliście widzieć w momentach, kiedy ją czytałam i gdzieś tam się do Was trochę chociaż odzywałam właśnie w trakcie jej lektury, to była książka, która wprawiła mnie w absolutne oniemienie i taki zachwyt i nad samym piórem autorki, jeśli chodzi o to, w jaki sposób opisuje ona świat, takie najprostsze gdzieś tam wydawać by się mogło zjawiska i po prostu na przykład w jaki sposób opisuje krajobraz, przyrodę, to po pierwsze no jest zrobione w sposób absolutnie genialny,
ale nie o samym gdzieś stylu bym się tak chciała rozwodzić, bo on naprawdę jest bardzo dobry. Co mocniej o tym, o czym jest ta książka, jak strasznie inteligentną, to nawet nie jest, uważam, dobre słowo, tylko jak niesamowitą personą była Virginia Woolf, jak genialne i takie bardzo błyskotliwe, bardzo trafne, jak na w ogóle swoją, znaczy też ciężko mówić, czy trafne, czy nie, to oczywiście jakby każdy może gdzieś tam sam to ocenić, ale jak takie, no, niesamowite po prostu obserwacje wobec świata, który ją otaczał, poczyniała, jak też spoglądała na epoki ją poprzedzające, dlatego że ta książka, tak jak mówiłam wcześniej, dzieje się na przestrzeni 300, niemal 400 lat. Więc mamy tutaj zarówno Anglię elżbietańską, czasów elżbietańskich, jak i potem epokę wiktoriańską i to, jakie właśnie takie bardzo z jednej strony humorystyczne i ironiczne, ale i też takie krytyczne i bardzo no, nie koloryzujące te epoki spojrzenie miała ta też pisarka. No i przede wszystkim ta płciowość, ten właśnie konstrukt płci, który Virginia Woolf podważa, przedstawia nam za sprawą tej książki, jak tak naprawdę płcie są płynne i tutaj zarówno pod kątem biologicznym, ale i też takim po prostu mentalnym, bo to czym dla mnie jest Orlando i to, co tak naprawdę w głównej mierze wychodzi na pierwszy plan, mimo tego, że to gdzieś mamy z tym do czynienia przez całą książkę, ale na koniec zostaje tak mocno zaakcentowane w tych ostatnich właśnie tam kilkudziesięciu stronach, które są takim zakończeniem tej książki, to właśnie nasza tożsamość i że my jako ludzie poprzez w czasie swojego życia, bez względu na to, ile ono by trwało, zresztą wiadomo, chodzi mi tutaj, czy gdzieś tam trochę krócej, czy mniej, no w sensie chodzi mi tutaj bardziej może o to, że nie 300 czy tam 400 lat, jak żył tutaj, jak żyła tutaj postać Orlanda, to, że my przywodzimy, jakby jesteśmy wieloma jednostkami w jednym naszym ciele i że w zależności od okoliczności, w zależności od tego, gdzieś tam, no właśnie w jakiej sytuacji się znajdujemy, czy po prostu nawet innego, każdego dnia jesteśmy trochę inną osobą. I to, te spostrzeżenia były dla mnie, no, niesamowite. Powtarzam to słowo jakoś tak dużą ilość razy tutaj, ale naprawdę nie czytałam takiej książki, która podejmowałaby taki temat. Znaczy w sensie może nie to, że żadnej, ale która by tak podejmowała ten temat, ale w sumie tak naprawdę w ogóle o takiej kwestii właśnie tego, że my jako ludzie tak fluktuujemy i zmieniamy tę swoją tożsamość nawet z dnia na dzień, na co dopiero przez te 300 czy tam 400 lat. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Też przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, kiedy ta książka została napisana, prawda? I uważam, że to, co znajdziemy tutaj w tym biogramie o Virginia Woolf, który jest tutaj z przodu wydrukowany, jest fantastycznie, po prostu opisuje tą książkę i jeśli chodzi właśnie o to, w jakich czasach została napisana, ale dobra, przeczytam najpierw. Niemal 100 lat od premiery nie można oprzeć się wrażeniu, że Orlando wyprzedza nie tylko swoją, ale i naszą epokę. I to podsumowuje tę książkę w sposób fantastyczny, dlatego że to ten temat właśnie płciowości i tej płynności między nimi, no, nie wiem, czy jest jakaś książka, w sensie są książki, tak, które podejmują ten temat, ale sposób, w jaki to robi tutaj Virginia Woolf, no jest po prostu genialny, tak błyskotliwe są jej myśli, tak, no jak widzicie, ja jestem po prostu oniemiała pod wielkim wrażeniem. Sama historia też jest bardzo angażująca. Postać Orlanda jest też taka przyciągająca do siebie. Ona jest taką ona cały czas gdzieś mimo wszystko, że zmieniają tą właśnie swoją gdzieś tam postawę, to swoje ja, to są też takimi, przez całą książkę ta kobieta
że ta osoba pozostaje gdzieś taką melancholijną, ale i bardzo analizującą otoczenie właśnie postacią. I też w ogóle narracja w tej książce jest strasznie ciekawa, ale tego wam, no bo to jest jakby biografia tej też osoby, więc to jest bardzo ciekawe też, że dostajemy zwrot do nas, jako do adresata. W zasadzie adresatów, ale i adresata. Ale tutaj nie będę więcej zdradzać. Naprawdę jestem, mówię, bardzo, bardzo, bardzo doceniam i jest to na pewno jedna z moich książek życia. W sensie, no dopiero ją przeczytałam, tak, ale jakby no wiem, że na pewno tak też będzie i jest. Jeszcze tylko chciałam dodać taką swoją własną gdzieś tam myśl, która mi się nasunęła w trakcie czytania, że to jest też ciekawe pod kątem cała postać Orlanda i tej właśnie płynności płci. Wiadomo, w jakim my kraju żyjemy, tak, jaki jest na to pogląd nadal, ale zaintrygował mnie sam fakt tego, też jestem w sumie ciekawa, muszę to sprawdzić, jak ta kwestia imienia jest w sensie jak się ma to imię Orlando w oryginale, czy w momencie kiedy, wydaje mi się, że Orlando pozostaje w książce Virginia Woolf jakby cały czas to samo imię, bo właśnie chodzi mi, dążę tutaj do tego, że u nas w Polsce tak jakby imiona nadawane, w sensie jest podział na imiona żeńskie i męskie i nawet już abstrahując od odmiany czasowników, tak, które już zdradzają nam gdzieś tam, jakiej płci jest osoba, o której mówimy, czytamy i tak dalej, no to imię też, no bo wiecie, o co mi chodzi, tak? Natomiast w krajach anglojęzycznych ten podział no też jakiś tam jest, ale mniejszy, no bo możemy spotkać, osobę, która ma na imię Sam i być kobietą oraz mężczyzną, jakby wiecie, co mam na myśli, prawda? I jakby w głowie samej pisarki ta płynność mogła być jeszcze większa, niżeli u nas, gdyby to pisał Polak na przykład. Nie wiem, tak mi się nasunęło na myśl, ale taka moja refleksja, którą właśnie chciałam się powiedzieć. No mówię, to nie jest taka może opinia tej książki, co bardziej moje gdzieś tam personalne wrażenia. Także dajcie mu koniecznie znać, czy czytaliście już coś Virginia Woolf. Ja czuję się bardzo zachęcona. Wiem, że innej książki, a szczególnie Fale, to jest inny typ jakby książki, inny typ narracji przede wszystkim i w ogóle sposobu napisania tej też historii, tam jest mniej fabuły, tylko bardziej strumień świadomości. Z tego też względu ja sięgnęłam w pierwszej kolejności właśnie po Orlando, bo wiedziałam, że no gdzieś tam będzie też ta historia, to może bardziej mnie to gdzieś tam w pewien sposób zaangażuje i tak będzie mi po prostu łatwiej w ten sposób zacząć od, w sensie zacząć tą pisarkę w ten sposób. No i to był dobry wybór. Także mam nadzieję, że gdzieś tam ten strumień świadomości też mnie pochłonie i też będę tą książką się tak zachwycać, ale no zobaczymy, tak? Także ja już bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Widzę, że ten film wyszedł dosyć długi, ale jakby nie przeszkadza mi to, bo chcę wyrażać swój zachwyt. Jak widzicie, jest naprawdę, naprawdę duży, także dajcie mi znać, czy czytaliście już coś tej pisarki, co mi może polecacie jako kolejne do przeczytania. A ja już bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Pa, pa!